No cieszy, cieszy bardzo. Bardziej to, co często słyszałem w tym roku, jak nawet w rozmowach z moim kolegą reprezentacyjnym Danielem Świdniczem, że puchar polski, to takie... Wydaje, że tutaj kwestia jest zrobienia tego kroku i wyjaśnienia, żeby zespoły nie przysyłały jakichś drugich zespołów. To, co mówiliśmy na konferencji, to są dwa tytuły w tym kraju. Nie, bo więcej nie mamy tytułów, mamy tylko puchar polski i mistrzostwo polski, czyli bardzo istotne. I o to trzeba walczyć i to trzeba nadać charakter bardzo poważny. I myślę, że tutaj ta oprawa dzisiaj mogła się podobać, było fajnie. Myślę, że nasz zespół zaprezentował bardzo dobry poziom. Może jak to obejrzymy na wideo, będzie trochę inaczej, ale w tej chwili czuję się zadowolony i to jest bardzo istotne, taki jest sport. Nie wiem, dla mnie było zaskoczenie na przykład, jak graliśmy z Puławami, tutaj jakiś zespół dzieci wyszedł. No nie rozumiem, tym bardziej, że nie masz jakiejś trudnej drogi. Jeżeli mówimy o zawodowstwie, to trzeba zacząć dobrze sprzedawać. Ja chcę być pierwszy, ale nie mogę zapomnieć o takich zespołach, które gdzieś z dołu są. Wszyscy musimy dobrze na tym zarabiać i dobrze to sprzedawać. Tak jak dzisiaj, to myślę, że oprawa była dobra, można było kamerą pokazać, że trybuny są zapełnione i doping był. I zespoły myślę, że w przypadku naszego naprawdę dobrze się pokazał. No to właśnie chciałem zapytać, chyba było warto ten puchar zdobyć. Też dla tych kibiców, których tutaj w kilkuset przyjechało, no to nie jest Final Four w Niemczech, gdzie jedzie kilka pociągów z kibicami, czy kilkadziesiąt autokarów, ale 600, no to już jest taka pokaźna liczba jak na polską piłkę ręczną. Mało której hali w Polsce jest taka publiczna na meczu w ogóle. Tak nic nie zauważymy, pan wszystko powiedział, to jest 100%, trzeba dla tych ludzi szacunek, gdzie wszyscy wiemy, jak jest w Polsce, przez 100 km, prawda? My wczoraj jechaliśmy długo, dzisiaj od rana przyjęliśmy tam informację, kibice się męczą. I dlatego mówię, tutaj dla tych z Lubina, których może było mniej, i dla naszych, którzy tak przyjechali, to co ciągle powtarzam, to co my mamy w domu, tą atmosferę w tej chwili, to jest nasz ósmy zawodnik. To wtedy ci wychodzisz na tą obcą nawet halę i czujesz to uczucie, ktoś tam za tobą stoi, nawet jak ci nie idzie. Także to jest bardzo ważne i mimo tam pewnych lekkich jakichś prowokacji na końcu ze strony kilku, nazwijmy to, niepotrzebnych ludzi. To trzeba zostawić, trzeba demonstrować na boisku i mimo tego dobrą postawą, dobrym dopingowaniem, bo to jest w sporcie chyba najpiękniejsze. Świat to robi, my czasami jeszcze gdzieś musimy się trochę chyba jedni od drugich nauczyć. Rozumiem, że ten dzisiejszy mecz troszeczkę panu serce wlało optymizmu przed tą decydującą fazą, w którą ten zespół wchodzi. Zgadzam się. Bo było wiele pytań, zresztą rozmawialiśmy na ten temat, kwestia przygotowania, pracowaliśmy, było te oczekiwania, ale było widać ostatnie dni, na przykład przez ostatni trening, w czwartek był do dupy, bo widać, że chłopcy po materiale wideo byli już tutaj, myślami, w ogóle nie mogli się skoncentrować. Wczoraj to wyglądało dużo lepiej tutaj, jeżeli byśmy na miejscu, już jakaś zmiana klimatu i tak dalej. To było ciężko te ostatnie dni przygotować zespół, bo wiem, że bardzo chcieli, a głowami już byli, to było widać. To są dla mnie właśnie za długie te przerwy. Owszem, to ktoś powie, no każdy, wszyscy mamy te same szanse, ale ja uważam, że to nie powtarzam ciągle. Chcę wygrać, ale nie mogę zapomnieć też o innych. Czyli im więcej będziemy mieli tej prezencji, to sam pan podkreślał często, że no o czym tu pisać, prawda? Jeżeli my w tej chwili nas nie ma 4 tygodnie, wszędzie na świecie play-offy, czy nie play-offy to rzadko, ale ligi, puchary i tak dalej, wszyscy walą co 3 dni, a my mamy 12 zespołów i sobie pozwalamy na to, żeby 4 tygodnie mieć przerwy. Ja nie wiem, nawet miałem problem, miałem osobiście to miał największy problem, bo siedzieliśmy, jak mamy zespół przygotować, gdzie im dołożyć, gdzie im odpuścić, kiedy dać dni wolne, oczywiście te święta były taką naturalną przerwą, ale po Gogowie było ryzyko. Było ryzyko, czyli zespół, który dostanie kilka dni wolnych, potem był trudny, bardzo trudny ciężar, sam zespół się zdziwił, że dostał tak w dupę, ale niestety to musimy gdzieś mieć efekt, bo ja wolałbym na przykład mniej potrenować i pograć sobie z przeciwnikami, zachować po prostu rytm. Ten rytm, który, bo jeżeli my w lutym w 4 tygodnie gramy 8 spotkań, to ja się dziwię, że ktoś ustawia tak rozgrywki, że my teraz gramy w miesiącach najdłuższych 2 mecze. To jest trochę dziwne, prawda? Bo po Mistrzostwach Świata, gdzie zawodnicy byli wypompowani, też ci, co grali, grają nagle, mieliśmy, pamiętam, taki tur. Na zdrowy rozum powinno być odwrotnie. Taki tur po Polsce, który zagraliśmy chyba 7 spotkań, bo w 2 tygodnie, czy 2,5 tygodnia. To trochę dziwne, prawda? Tym bardziej, że nie mamy aż tyle zespołów w lidze, w Pucharach Europy gdzieś tam nie istniejemy na razie, nawet w ćwierćfinałach, co myślę, że z czasem pewnie któremu zespołu z naszych będzie się udawało gdzieś się tam być. Bo to jest też głównym celem, nie tylko w kraju, ale musimy też iść do przodu w świat. W Lubinie straciliście 31 bramek, w Kielcach z Zagłębiem 20-50, na neutralnym terenie 16. Czy to jest jakaś taka... Myślę, że tutaj zespół pokazuje przede wszystkim obrona. Co to znaczy obrona, walka, obejmie, kto stoi w jakiej formacji, to co powoli zaczyna funkcjonować w tej mentalności chłopaków, czy ty stoisz tu, czy tu, czy tu. Oczywiście są pewne schematy, są pewne klucze, ktoś z kimś. Na pewno Grabarczyk z Żółtakiem w środku rzeczywiście dominują, ale jeszcze chcę od nich więcej tego biegania. Czyli Piotr miał tylko jedną sytuację, którą zresztą nie trafił, prawda? Ale tego potrzebujemy więcej, bo co zdasz tego, że wywalnisz tą piłkę, jak nie potrafisz z przodu skończyć. Czyli tu musimy jeszcze na ten akcent zwrócić uwagę, ale to już cieszy, że obojętnie kto stoi na tych drugich w obronie, czy na skrzydle. Tutaj Rafał Gliński z takim jest troszeczkę, nazwijmy to, powiedziałbym, lekkim odkryciem, takim